Na placu między dworcem PKP a Galerią Kociewską można oglądać wystawę fotograficzną będącą efektem podróży tczewian do polskich stolic. Dzięki Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej blisko 40 osób zwiedziło Warszawę i Kraków. Wystawa jest prezentacją integracyjnej podróży do polskich stolic, jaką zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach projektu Działamy ze stolicami Polski na my. W wycieczce wzięło udział blisko 40 osób. Niepełnosprawni intelektualnie, podopieczni miejskich placówek samopomocy oraz członkowie ich rodzin, opiekunowie. Uczestnicy wyprawy zwiedzili wiele zabytków i innych ciekawych miejsc. Byli m.in. na warszawskich Powązkach, Muzeum Powstania Warszawskiego, w Muzeum Fryderyka Chopina i przy grobie nieznanego żołnierza. W Krakowie zwiedzili dawną żydowską dzielnicę Kazimierz oraz Wawel i Stare Miasto. Podróżnicy otrzymali z Urzędu Miejskiego dużą flagę Polski z napisem Tczew, także ulotki i koszulki, dzięki którym promowali nasze miasto. Uroczyste otwarcie plenerowej wystawy na węźle transportowym było happeningiem. Grupa, która poznała się w czasie podróży, była radosna, barwnie przebrana, przygotowała atrakcje, były plony i występy w scenkach rodzajowych. Ja pociąg z daleka, na nasze pismo czekał, konduktorze łaskawy, przywiozłeś na trzeba strony. Ojej, przywiozłeś na trzeba strony. Fotograficzna wystawa dowodzi, że projekt miał wymiar nie tylko rekreacyjny i poznawczy, ale też edukacyjny. Wiele osób na wycieczkach zapoznała się z nowymi technologiami. Wyprawa była fotografowana, filmowana. Informacje na bieżąco pojawiały się na profilach społecznościowych. Można gratulować pracownikom MOPS Sukcesu, czyli pozyskania grantu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a potem realizacji projektu. Uczestnikom wycieczki marzy się kolejna wyprawa. Chcieliby zwiedzić 100 Europy.